Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy ze względu na to, żeby młodzieży przedstawić zagrożenia wynikające właśnie z korzystania z dóbr, jakie są dostępne w internecie, ale też zagrożeń, które w tym internecie występuje. Tą inicjatywę już po raz trzeci w tym roku organizujemy i zapraszamy młodzież gimnazjalną, zapraszamy klasy pierwsze naszej szkoły, by właśnie przedstawić im, jak poruszać się w internecie, by nie natrafić na jakieś zagrożenia. Korzystają z internetu, pobierają nielegalne tak pliki, udostępniają pliki, to zresztą można się spodziewać, to jest normalne w tym wieku. Tak, będąc na studiach robiłam podobne rzeczy. Poza tym widać, że są osoby, które w jakiś sposób mają świadomość tego, co robią w sieci, mają świadomość tego, że mogą wyniknąć z tego problemy, i to jest chyba najważniejsze. Każdy jest sojusznikiem, bo tak naprawdę mówimy o inżynierach, o specjalistach w Politechnice, ale mówimy także o zwykłych rodzicach, którzy są również sojusznikami, bo przecież razem możemy pewne rzeczy robić. Rodzice mogą już od tych najmłodszych lat kontrolować, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę. Mogą to robić, na przykład studiując na Politechnice, prawda? Albo mając kogoś znajomego na Politechnice, jeżeli czują się zagrożeni, nie wiedzą, korzystać z rad specjalistów, tych osób, które się tym zajmują. Miałam jakąś świadomość tego, tylko też takie głośne ukazanie tego też daje więcej do myślenia. Z pewnością zastanawiam się nad loginami, żeby też je zmieniać, tak samo jak hasła, ponieważ mogą być przechwytywane, oraz żeby tak nie ufać też każdemu, kto jest w sieci. Spędzam dni na przykład na czytaniu książek czy wycieczkach, więc internet nie jest jakąś nieodłączną częścią mojego życia, chociaż przydatny.